Siemaneczko wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Heavenly Sworda u mnie na kanale. Otwieramy bramę, dalej szukamy ojca Nariko. Czyli mamy quick time eventy niezastąpione przy przemieszczaniu się oczywiście. Parkour się dzieje. No idziemy i sieczemy, to głównie robimy. Niestety. Co to za randomowa nutka w tle była? Co to ktoś śpiewający fortepiana poprosił o co? O jedną nutkę? A nie, to jaka to melodia? Spaliłem go w światłem. No i to wybije wszystkich po prostu, jak zwykle. Wybijanie wszystkich idzie mi lepiej niż dowcipkowanie. Jeszcze się kuźwa tnie, jak mówię, goddamy, co się ze mną dzieje. Kto tak gra, tak na mnie działa. Jeszcze żyjesz? Już nie. Okej. Okej, to ja będzie dźwignia numer 2, tak? No właśnie, bo jakby inaczej. No, tap, 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 tap. Okej, ślicznie. I teraz wielka brama powinna się otworzyć, oczywiście. Co do drogą? Co mi dało rzucenie w tą tarczę? Aha, to ja, no tak, to ja bym się nie dostał do środka, okej. Parkour w drugą stronę. Tyle. Mało imponujące. Zielona woda. Musi być czysta. Ewentualnie może to kisiel. Jabłkowy kisiel. Jadłbym. Okej. A ta brama była po prostu wczytywaniem, tak? No nic, czekamy. Co dalej? A to ta wężyco ryba, tak? Te wary. Te zęby. Whiptail. Zabawa. Flags, Nariko. They belong to the other clans of this land. Ta muzyka, o co chodzi w ogóle? The bodies are Kimbo Han's trophies. Czy każdy z jego sługusów ma jakąś wadę wymowy? Co się kurwa dzieje w ogóle? Te sugestie. Takie sugestywne. Swoją drogą, czemu ta gra tak ma, jako slasher ma bardzo podobną wadę co tam pierwsze części Assassin's Creed? Atakujemy, walczymy z całą grupą, ale atakują nas tylko pojedyncze jednostki. Okej, jeszcze ogarniam to mniej więcej w Assassinach, bo to żeby fajnie wszystko wyglądało, ale serio, tutaj po co? To slasher, powinien być w stanie sobie poradzić z paroma atakującymi naraz, nie? Ale nie! Thank you.
powaleni siłą mojego cięcia. Bez cięcia. Worki. A, dostał. Pięknie, widzieliście ten rzut? Będzie boleć. Kastracja. Wracaj tu. Get over here. No, było zabawnie. Nawet. W miarę. Hej, to nie wiedziałem, że kręcą cię rzeczy tak jak podwieszanie pod sufitem. Tato, nie przy ludziach, nie przy nieznajomych. Czy ona przywróciła go do życia mocą miecza? When he saw what a foul affront to the prophecy you were. She didn't know, did she? How sad. Poor girl. It's true. Isn't it? Go on. Go on. Yes, yes, it's true. He still wonders whether he made the right decision in letting you live. Whether he should have ended your life in that stinking barn. Understand, Nariko. Your birth, her death, my duty to the clan. Life is not that simple. Listen to Daddy! You should have done it. You should have killed me. No, no. I have now made that choice for you. Leave me. Los tych postaci tak bardzo mi obchodzi. Kontakt Nariko z jej ojcem był tak dobrze zarysowany w tej historii. Jest mi tak smutno. Proszę, nie. Nie używaj słowa shower, proszę. Tak, o, wyszła straszna prawda na jaw. Że ojciec Nariko w momencie jej narodzin zastanawiał się, czy nie pozbawić jej życia, kiedy jeszcze jest dzieckiem. Naprawdę, to... Ja się chciałem to przeskoczyć, nie? Nieważne. Tak, obchodziłoby mnie to, gdyby po prostu więź Nariko z jej ojcem była w jakikolwiek sposób zaprezentowana wcześniej, nie? Ale po prostu nie była. Ah!
co tu się na dżungle dzieje w ogóle. No, szukaj. No, próbuj dalej, koleżanko. I... Okej. Aha, tak, prawym analogiem się turlanie X-em. Wybaczcie, przyzwyczajenie z każdego innego slashera ever prawdopodobnie. Finisher! Kółko, kółko, dobrze, mam to. Dawaj ogon! Okej. To było niesatysfakcjonujące. My master wants it, and I, Whiptail, am going to give it to him. So it was your master who turned you into a slip-faced psycho. Oh, it's so much better when you're angry. Wow, Nariko po raz pierwszy w tej grze pokazała charakter. Każdym razem mam wrażenie, że unikam tego, a gra za każdym razem mówi mi nie, nie unikasz. Nie mam kurwa pojęcia, co się dzieje w tej walce. Wiem, że bardzo przegrywam w tym momencie. Jak mam tego uniknąć, tak że się nie skacze do cholery? No, no jak mam tego uniknąć do cholery? Nie mogę w tej grze skakać, no do no, kurwy nędzej. Come on! Mam to rozciąć? Jeśli tak, to może gro podpowiedz mi, że mogę. Co? He? He? Może? Cokolwiek? Chuj ci w dupę, gro. Chuj ci w dupę. Ten loading dosłownie trwał z 40 sekund. Naprawdę nie chcę oglądać tej wstawki. Naprawdę nie chcę ponownie. Spróbujmy, zobaczmy, czy możemy przeciąć falę tej pizdy. Zobaczmy. Teraz co? Teraz co? To chyba nie działa. Pięknie. To chyba nie działa. Ty chyba unikać po prostu. Użyj miecza. Wiem, że lubisz. Cokolwiek kuźwa właśnie Nariko zrobiła. Czyli faktycznie to działa, tak? No, dobra. Tym razem poszło mi troszkę sprawniej. Uwielbiam jak... Elementy walki są oddzielone kapsykami, bo to będzie napić herbaty. My master wants it, and I, Whiptail, am going to give it to him. So it was your master who turned you into a slip-faced psycho. Oh, it's so much better when you're angry. Cokolwiek.
Okej, no. Chodź tu. O Jezu, znowu... No. Nienawidzę biegać. Jeszcze tutaj ciężki styl bardzo fajnie zbija jej zdrowie. No nie, no nie, nie... No. Ile razy jeszcze będziesz przede mną uciekać? No kuźwa mać, daj się trafić, come on! Po prostu kuźwa kwintesencja dobrej zabawy, naprawdę! No super, mogę zadać kuźwa jeden cios, wow! So good! No, no! Come on! Come on! O co tu w ogóle chodzi? Gin po prostu! Jezusie! A, okej! Okay. Nie wiedziałem, że na arenach leży zdrowie. Fajnie wiedzieć. Good shit. Good times, naprawdę. Totalnie widziałem ten atak spod spodu. Gin! Błagam cię, umrzyj, po prostu umrzyj. Mam cię! Czy ona jako ryba nie powinna umieć... No, okej. Okay. Zrzuciła mnie najpierw, no fajnie. Macie ten półko, a nie będzie. Czy ona jako ryba w ogóle nie powinna umieć się pływać? Wiecie, ma skrzela po bokach w ogóle. O mój Boże, błagam! Dobrze. Kolejna faza, tak? Do you not understand what I am? Jezusie Nazarycki. I am what hides in the cold dark waters of your mind. Then you can see why you should fear me, sister. Hej, sister, so, sister. Dobrze, jest! Skończony rozdział. Bogu kurwa dzięki. Dobrze, że wybiliśmy wszystkich strażników. To na pewno pomoże... O, danie chuja, nie pomogło. Okej. O nie, moja strzała, mój słaby punkt.
Okej, dobra, gramy teraz jako Kai ponownie. Dalej mamy strzały na przystawki. Dalej pacyfistyczni. Cały czas, all the time. I bang! Proszę bardzo. No, biegnij się. Gdzie ty w ogóle jesteś? Czemu cię nie widać? A tam się czaisz, okej. Okay. Mam powtórkę z pierwszego rozdziału, gdzie też... O, super, strzeliśmy sobie jako Kai oczywiście. Pięknie. W plerki. A, prosto w tył głowy, pięknie. A, dostał w dupę, trzyma się za zad, widzicie? Ale frajer. Jeszcze w nogę. O tak, pięknie. Taka lewatywa była ci potrzebna. W ramię. Z drugiej strony nie biegną, nie? Nie, na szczęście nie. I czas na kolano. Zapierdaj do nowej grani, do białej grani. Dupku. Nie żeby coś, ale mógłbyś na przykład nie pośpieszyć czy coś takiego, nie? Nie żebym cię popędzał, ale wiesz, strzały się kończą i... Znaczy naprawdę się nie kończą, ale wiecie, mogłyby się skończyć, ale no, palec mi się męczy. No patrzcie, gdzie on dopiero jest, no kuźwa, mań stary. Ty nie jesteś jakimś szefem klanu w Super Ninja czy czegoś takiego? Nie powinieneś tutaj zapieprzać dzielnie i mężnie? Pan se dycha. Dobrze, że nie zdycha. Oho, ho, ho. Pięknie w kark. Tak, tak, wyjmij sobie tą strzałę. Cóż za intrygująca sekwencja. Pióro, prosto w kitę został, widzieliście to? Ojej, próbowałem, niedobrze. Dobra, musi dostać tu psko. Pięknie, prosto w zad. I... Mam ochotę postrzelić tego dziada. O Jezu, biegną z drugiej strony. Mam to postrzelić Shena, żeby zawsze troszeczkę szybciej iść, ale myślę, że to dał raczej odwrotny efekt. No jest. Atak z obydwu stron, co? Widziałem gościa. Gdzie on teraz jest, się pytam. A, tam się chowa. Dziabąk jeden. Serio, wskoczył w moją strzałę, widzieliście to? Początkowo spudłowałem, a on zrobił unik i skoczył w miejscu, gdzie była strzała. Gdzie mu wybić miecz z ręki, ale zresztą się tak nie da, okej. Okay. Wcale nie daje mi to jakiejś dziwnej, sadystycznej przyjemności. Wcale. Naprawdę. O Jezu! O Jezusie! Shen! Nie! Bang! Prosto w łokieć. O Jezusie. To może być ciężka sprawa, skoro oni tak będą teraz nachodzić, wiecie, bez ładu i składu z każdej strony. Aczkolwiek spokojnie ogarniemy. Shenowi absolutnie się nie śpieszy i dobrze, wiecie, jest starszą osobą. Starsze osoby nie powinny się przemęczać żadnym zbędnym biegiem ani nerwowymi ruchami wcale.
Tak więc bardzo dobrze, że idzie tak wolno. Nie zmęczy się, wiecie. Potem będzie mógł łatwo zasnąć, nic nie będzie go bolało. Nie złapie go kolka, ani inne staroosobowe rzeczy. Rozumiecie? Bardzo dobrze, że idzie tak wolno. Najlepiej, tak się najlepiej chodzi, wiadomo. Pięknie, widzieliście prosto w jego wielkie, łyse czoło. To było piękne. Gościu ślizg zrobił, kuźwa, co to miało być? Zabawa trwa. O, dostał jaja! Patrzcie, niektórzy przeżywają po dwa strzały. O, tego raczej nie przeżyje. Okej, dobra. Macie dość? Tak właśnie myślałem. Ja też już mam dość. Teraz, kuźwa, możesz się śmiać i szybciej dreptać, co? Tak to bywa z dziewczynami. Oko burzy. Jaka ponura nazwa. A, to dalej. No tak, przecież my dalej walczymy, racja. Oh, let me kill you. You're dead anyway. You have freed me, sister. No one will care when I gut you like a stinking fish. Panie dalej rzucają w siebie obelgami. Dobra, aczkolwiek myślę, że walkę z Whiptail będziemy kontynuować w już następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach Heavenly Sword u mnie na kanale. See ya!